Witam wszystkich bardzo serdecznie w siódmej części naszej sagi na temat tego, jak powstaje gitara akustyczna. Mistrz Artur Dogiel zaraz Wam o tym troszeczkę znowu opowie. Wszystkich etapów z pracy nad gitarą akustyczną nie widzieliście, tutaj różne były komplikacje i po prostu też Artur robi to w trakcie tygodnia, kiedy ja do niego nie przychodzę, więc niestety wszystkich etapów nie zobaczycie, ale co teraz tutaj, co tutaj się dzieje, proszę Pana? No równą powierzchnię pod płytę przednią i używam mojej miski piaskującej. Skończyła mi się kreda i to jest tragedia, bo nie mam jak sobie zaznaczać, co już jest wyrównane, a co nie, że jak tutaj widzisz na tym kawałku, to jest po prostu się robi kąt. Dlaczego ołówek jest niedobry, a kredą dlaczego? No, łatwiej się to kredą. No, kreda jest większa, nie za to całą przyłożę sobie i pociągnę, a ołówkiem to trzeba się dzielić troszeczkę. Aha, czyli chodzi tylko o wygodę tego malowania, nie tam o to, że jakoś jest dokładniej kredą, a ołówkiem gorzej. No wiesz, no więcej tej kredy się tam wiesz, zawsze można dać w jakimś kolorze, nie, tę kredę i to wtedy naprawdę fajnie widać, jak to, wiesz, jak przejedziesz parę razy, podniesiesz to, od razu widzisz, w którym miejscu już jest, w którym miejscu już ma ten kształt, a w którym nie. No to są te, ta miska z papierem. Ja mam o te 25 stóp. Czyli nie jest to równe proste, tylko jest to po prostu troszeczkę takie, to jest wklęsłe, tak? No miska jest to wklęsłe. No i teraz to mi nada. Znaczy to jest tylko na razie wyrównuję, bo jeszcze oczywiście muszę wkleić wsporniki, które też muszą być już do tego kąta wyszlifowane. Dalej się zastanawiam, czy zrobić ten bevel na podłokieć na ramię, czy go nie zrobić. Nie wiem. Bo jak to trzeba będzie zrobić, no to muszę zatrzymać się już teraz, wkleić ten kawałek drewna i wtedy wszystko razem zrobić. Kręć pan. Kręcisz się na podłodze. Nie na podłodze, na tych płytkach są postawione. Tutaj o, proszę bardzo, takie specjalne. Jak na tym, na siłowni w takim, co się biodrami kręci, nie? No proszę bardzo, ołóweczek zniknął. Przy okazji tutaj mamy zrobiony... Proszę to podnieść, panie artysto. O kurwa, jakie to ciężkie. Przy okazji mamy zrobiony piękny kawałek sztuki nowoczesnej. To od razu ta miska jedzie do galerii. Mamy taką galerię na Hammersmith. Ale paluchami popsułeś wzór. No, nie znasz się w ogóle na sztuce. W każdym bądź razie, o, już wszystko to ładnie wyrównane. Ołóweczek zniknął. Czyli znaczy to, że gdzieś tam jest wyżej, gdzieś tam jest niżej i że jest to gotowe do tego, żeby nakleić ten topik. No to jest taka sama, wiesz, to do klejenia, nie? Że podkładki na tym będę kleić. Jak to położę teraz na górę, jak sobie popatrzysz od spodu, po prostu wszystko przylega. Tutaj nie przylega. No, tam takie. To i tak to będę musiał dalej jeszcze zrobić, muszę wkleić resztę. A najważniejsze jest, wiesz, tutaj przód, cały z tym rogiem, z tym cutawayem i z tyłu. Wiesz, no jedynie przy wcięciu w talii troszeczkę można było jeszcze to pojechać, ale tak czy inaczej. Tak czy inaczej muszę to wklejać.
to teraz? A, to są tutaj takie... Tutaj o. No. Nie wiem, jak się to po polsku nazywa. Tutaj na boki takie to się nazywa sporniki, po angielsku to się nazywa kerfling. Kerfling. No to taki trochę ten, krawężnik. No tak ci mówiłem, że nie wiem, czy po prostu nie zrobię jeszcze tego... tego ścięcia tutaj, że jak będę to ścięcie robił, to nie mogę tego wkleić jeszcze, nie? No mniej więcej... No po prostu... Będzie się wklejone. No i będę to musiał jeszcze raz tutaj przejechać, żeby to wszystko już było elegancko. Się wyrównało krawędź z tym doklejonym, tak? Tak. No to dajesz to po prostu większą, większą powierzchnię klejenia tej płyty przedniej i tylnej. To samo się robi z przodu i z tyłu. No, tylko zanim to jeszcze zrobię, muszę zrobić poprzeczki w poprzek. I wtedy... No, tutaj na te boki też muszą być takie wsporniki, tak? Najpierw. Muszą, nie muszą, niektórzy ludzie to robią, niektórzy ludzie tego nie robią. Generalnie przy takich dużych, jak nie T28 Jumbo, lepiej to zrobić, bo one są dużo, dużo głębsze, szersze i to jednak no daje to jakieś dodatkowe wzmocnienie i wiesz, żeby te boki gdzieś nie pękały z jakimś czasem. Bo też się tak może zdarzyć, nie? Stukniesz gdzieś, pukniesz gdzieś. Wiesz, to jest wszystko napięte, nie? Jednak. A czemu najpierw te poprzeczki, a potem to? No bo jeżeli... Jeżeli zrobię najpierw to, to wtedy poprzeczkę będę mógł dać jedynie od... Aha, czyli jak rozumiem, czyli poprzeczka będzie do końca i tutaj nie będzie tego takiego, no, tego krawężnika. Będzie. Też będzie, bo ja nie będę tego wklejał. Normalnie możesz to wkleić w całości, nie? Aha. Jak po prostu przyłożysz na długość, wkleisz i jest zrobione. Aha, aha. Ale jeżeli robisz te poprzeczki, to jednak ta poprzeczka jest lepiej, żeby ona była przez całą długość, nie? A to jest, wiesz, to jest metoda... Roberta Benedetto, że no z nim raczej nie należy dyskutować. No gość robi artstopy, wiesz, przez dziesiątki lat i on po prostu twierdził, że no tak po prostu jest lepiej. No jednak jest to na całej szerokości będzie się to trzymało, a nie tylko no powiedzmy na tych 80%, nie? No i wtedy to, wiesz, wstawię od do na górę, wtedy na tą poprzeczkę też przykleję. Osobno. No właśnie już. O to mi chodziło, jak to będzie na poprzeczce. Też będzie, że będzie nachodziło nad poprzeczką. Tak, no bo ja to po prostu mogę sobie wyliczyć i na przykład zrobić co powiedzmy poprzeczkę co 10-15 tych klocków, nie? Mhm. Mniej więcej, załóżmy. No i wklejam 10-15. Mam klocek powiedzmy na szerokość 2. Wtedy klejam tylko 2 już luzem na tą poprzeczkę następna. No rozumiem, o to no. Właśnie było moje pytanie. Zresztą zobaczysz no, następnym razem. To ta gitara teraz będzie szła w odstawkę na parę tygodni, bo muszę tego Telecastera skończyć i skończę Telecastera, znowu do tej wrócimy, nie? No to może będzie szansa, że następny odcinek powstanie, no. Nie ma wszystkich etapów, jak mówiłem, ale mniej więcej... No nie pokazywałeś mi tylko ostatnia... Ostatnie było, jak już powyginałem te boki. No. I na tym byśmy zakończyli. No to jedynie co zrobiłem, to je po prostu... Zrobiłeś od nowa boki. No, bo tamte mi się nie podobały. Zrobiłem od nowa boki i teraz wszystko jest to po prostu sklejone, nie? A nie, no to właściwie to mamy rzeczywiście. To mamy to no tylko nie masz tego momentu, jak to po prostu było wkładane w formę, mhm. Jak klocki były zrobione, ten górny, dolny i ten tutaj narożny. No jak widzicie, to nie jest taka łatwa sztuka i dużo tutaj jest roboty. Przy tym konkretniejszej niż przy robieniu gitary, chociażby elektrycznej, która jednak jest dużo, dużo prostsza niż gitara akustyczna do zrobienia. No nic, dobra, dziękujemy bardzo. Zapraszamy ponownie.
tutaj już przepiękny topik przygotowany do tego, żeby go po prostu wyciąć. Tam też to jest akurat spód top, tam jest po, zaraz zobaczycie, jak widzicie, z takim ładnym paseczkiem przez środek, taką ozdobną inkrustacją paseczkową. No i właśnie tak się też prezentuje o topik od strony tej w środku gitary, czyli no całe to takie ożebrowanie. O, takie ładne drwienko. A tak się prezentuje ten topik od góry. No oczywiście tego cypidełuszka przy dłoni tam nie będzie. To wszystko będzie wycięte. Artur też poprawił rozetkę trochę i troszeczkę ją zmienił. Jak powstawała ta rozetka, to już widzieliście. Majstersztyk generalnie i no konkretna robota. Fajnie, że mogę uczestniczyć w tym, jak ta gitara powstaje, i fajnie, że wy też w tym uczestniczycie i że sobie to sprawdzacie. No jak widzicie, drewno wygląda prześlicznie, prawda? Ładny jest ten wzorek na nim. No i krawężnik, o którym rozmawialiśmy przed chwilą, jak już widzicie tutaj wklejony, gitara przygotowana tak jakby do tego, żeby nakleić po prostu ten top na górę. Wszystko elegancko wyczyszczone. Dokładnie, wszystko elegancko wyczyszczone, wszystko przygotowane. Chociaż z tego co widzę, to tych bocznych wsporników, o których rozmawialiśmy, nie ma. Nie wiem, czy one jeszcze będą, czy ich nie będzie. Nie wiem, jak to tam wygląda. No, Artur mówił, że miały być na początku. Widocznie stwierdził, że wytrzyma to tak jak jest. Tutaj kawałeczek mahoniu. No i można przykleić ten top już do tego całego, do tych całych boczków. Co prawda samego procesu klejenia nie mam. Tutaj Artur takie zdjęcia podesłał na swojej stronce. No jak widzicie, konkretnie to jest sklampowane i śmiesznie to wygląda. A tutaj już, proszę bardzo, gotowy produkt, już to jest sklejone, już to jest gotowe do tego, żeby teraz przykleić całą resztę. O, i tak się prezentuje od góry. No, ładny to będzie instrument. No i właśnie, to już gra samo w sobie. Artur już mi tam pokazywał, jak to opukiwał. To już wyróżnia się tym, że ten dźwięk jest w każdym miejscu, gdzie się nie puknie, to jest taki sam, więc to jest dość duża zaleta tego i wiadomo, że ten instrument już akustycznie będzie fajnie rezonował i fajnie grał. To właśnie dobór drewna, to właśnie dobór odpowiednich technik, jak widzicie, chociażby w środku też jest taki dodatkowy podmostkiem, takie jakby wzmocnienie tego, żeby tam wszystko było bardziej stabilne. No generalnie powstaje na naszych oczach przezajebisty instrument. Zapraszam na poprzednie części oczywiście. Tu będzie binding, no jest dookoła z dwóch stron. Kolejne części naszej zabawy w oglądanie tego, jak ta gitara powstaje. Oczywiście na filmikach już wkrótce, w miarę możliwości tego, jak będę się z Arturą spotykał, to kolejne etapy będą oczywiście kręcone. Część na pewno też z jakichś tam zdjęć. Dziękuję, że jesteście z nami, dziękuję, że oglądacie filmiki o gitarach i zapraszam na wszystkie inne, nie tylko na te z budowy gitary oczywiście. Trzymajcie się, pozdro.